No, śruby odkręcone wszystkie, nawet nie było tak źle, ale to dlatego, że to przecież wszystko nowe było założone. Teraz to co trzeba zrobić, to zamienić te, nie wiem jak to się nazywa, słupice. Czy jak, zobaczymy czy to się przechyli, czy to się nie przechyli. Jak w razie czego trzeba będzie ciągnik podnieść, no to trzeba. Znaczy ciągnik. Nie, to jest na dół. O. A zobaczymy, może to troszkę tylko wystarczy, żeby to się... O, no właśnie. No nie takie proste. Trzeba bluzę zdjąć, bo słońce świeci. Tu i ta teraz do tyłu, tak? Z tą długą płozą, czy jak się to tam nazywa, tylko czy ona będzie chciała odejść? Nie, to się naszarpie jak dzik. Odpalimy traktor, panie. Gdzie jest kluczyk? O, jest. Przesuniemy tu. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Aha, przy okazji, żeby nie robić tego dwa razy, to wezmę to też. Zobaczmy. O ty. Dobra, jedna jest. Druga i ta trzecia jakoś, żeby weszła. O. Dobra, jest. To złapiemy tylko nakrętkami, słuchajcie. Żeby nam w razie czego to nie odlazło, bo widzicie, tutaj jest, nie wiem czy to widać, ona trochę odchodzi. Trochę, no z 10 cm dobre. Więc nie wiem jak się zachowa, jakbym tu coś ruszył. A tak jak złapię nakrętką, to mi to już stąd nie wyleci. O.
leżymy tutaj. Trzecia. Teraz też je złapiemy i opuścimy tyle pług, ile się da. Mógłbym to właściwie zrobić tutaj te ścinacze, jak miałem to na wierzchu, a to gad. Widzicie, co to jest? Kleszcz. Trzeba go będzie dziada załatwić. Nie wiem, czy dam radę takim kluczem. O. Jeszcze. Dobra, i można go zgasić. Spokojnie już tutaj to przykręcę. Także będzie zaraz zrobiona pierwsza robota z tych takich dotyczących ustawień tego pługa, bo to ogólnie to właśnie na tym to polega, żeście pisali. To będzie zrobione. Co do kabiny do tej żółtej 60, słuchajcie, no na razie nie mam czasu, ja bym ją chętnie już zamontował i się nią zajął, ale muszę tu zrobić w polu maksymalnie, ile się da, bo to jest rzecz najważniejsza. Fajna sprawa jest z kabiną, bo jest, słuchajcie, i ten, i cień, jak jest, jak słońce pali, i wiatru nie ma, i deszcz też ochroni cię od deszczem, jak jedziesz. No ale trudno, nie da się wszystkiego naraz. Też wam powiem jedną rzecz, widziałem, że tam proponujecie mi, żebym najął kogoś. Do tej roboty bym to zrobił raz, dwa, bo ma super maszyny i tak dalej. Pewnie, że tak. Problem jest w tym, że więcej jest gadających niż takich do roboty. Bo tam mówi jeden z drugim, że on ma taki sprzęt, a jak przychodzi to do czego, to wiesz, to ja nie mogę, bo to coś tam. Bo tu pieniądz, to ja bym sobie tam nie mógł pojechać. No a co ja robię? Jak podniosę to ten pług, to chyba jeszcze dokręcę. Chociaż już, kurczę, widać, że już jest u góry. Z tej strony, a z tej strony jeszcze trochę. O. Trzeba będzie chyba to tak czy tak dokręcić po takim pierwszym przejeździe.
No i co? I szykuję się do wyjazdu, do roboty znowu. Powiem wam, że w tym roku nie widzę, żeby coś mi się udało tam wysiać oprócz tej gryki. Te Niemcy są fajne, bo coś tam się zawsze zarobi, ale w Polsce za to, jak przyjeżdżam, to mam za mało czasu, żeby coś w polu zrobić. No i będziemy malować te maszyny tak samo. Tu widzicie, jest taki ciemny kolor zielony i na taki kolor rzuci oryginalnie. Kultywator też. O, pyk. O, pyk. To jeszcze te dociągniemy, zobaczymy, czy tu się da coś dociągnąć. O, troszkę dało. O, tu już nic. O, tu troszeczkę. Dobra. To mamy. Teraz można pójść po klucz jakiś 19 chyba, co? Tutaj. Albo 22. Przyniosę obydwa. I zabieramy się za montaż ścinaczy. No słuchajcie, jedną śrubę urwałem. Widzicie? Tutaj tą. Muszę ją wybić. Tylko się zastanawiam, czy ja nie dostałem przypadkiem w agromie za krótkich śrub teraz. Bo jak dostałem za krótkie, to ja tego nie zamontuję. O! Pyk. Teraz zobaczymy, przymierzymy tą, to coś. To musi być tak. No kurde, tak na słowo honoru. Bo tu wziąłem takie dłuższe od niego, bo chciałem do resorów. No i te dłuższe są zdecydowanie lepsze. I chyba będzie trzeba założyć te dłuższe. I jeszcze jedna wycieczka. Widzicie? I jeszcze jedna wycieczka do sklepu. A czekaj, a może to... Zobaczmy jeszcze. Może i ta krótka by zapasowała, to byłoby wtedy lepiej. Bym nie musiał, znaczy to bym zrobił wtedy dzisiaj. A tak. Oj kurczę. No nie, no to jest za płytko, przecież tu kurde pół gwintu będzie. No, klucz też kiedyś na złomie znalazłem, ruski 17-19 i słuchajcie, to jest tak jak są te polskie, to te klucze i ruskie i polskie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Bo dzisiaj to, co wszystko chcecie kupić, to jest jakieś takie do niczego. Już co, mogłem grzechotkę wziąć, nie? Znaczy 19 tutaj na grzechotkę.
Kurczę, no mnie to kusi, żeby to przymierzyć. Bo może wtedy bym to zrobił, ale... Aha, bo tu się widzicie jeszcze dogina to. To teraz dopiero zauważyłem, że to się sprężynuje. Więc teoretycznie są szanse, że to będzie pasować. Kurczak, gdzie tam pasować? To trzeba to odkręcić najpierw. O! Pyk. Teraz... No nie, jeszcze nie. Zobaczmy, najwyżej się gwint utenteguje i tyle. Pół gwintu złapał, ale to nie może tak być. A ona chyba całego gwintu, no nie wiem czy złapie. Nie, 3/4 gwintu jest, a to jest zdecydowanie za mało. To już prawie doszło, widzicie? Jeszcze jakbym to podciągnął. Nie, nie złapię, to bez sensu. Trzeba długie śruby zamontować i spokój. Także tutaj facetowi no nie wyszło. Doradzanie. Chyba, że pojadę jeszcze dzisiaj. W sumie bym te lejki mu oddał, te gumy takie. Lejki, no to nie lejki to. O. Zobaczymy, może zdążę jeszcze w pole dzisiaj wyjechać, ale nie wiem, czy dam radę. O! O! No to już dokręcone. Konkretnie. Te śrubki już wyślizgane, widzicie. Swoje wypracowały, ale tak ostre jak brzytwa. No i zobaczmy teraz, jak to wygląda, takie coś. No to chyba o to chodziło, nie? Mi się tak wydaje. I one są też skierowane, widzę, w górę trochę. No ale to jakby tak było, to byłoby całkiem. Będzie wtedy dużo lepiej. No i tutaj teraz, ale to nie będę odkręcał, bo nie ma sensu. No i teraz jeszcze kwestia tych właśnie resorów. Bo potem też mówiliście, że jednak resory nie, tylko płaskowniki. Płaskownika nie mam. Więc tak czy siak to ten resor bym założył. Będzie ciężej rzeczywiście. Jak mówicie, jakbym go dał tu w ten sposób. Ale jak go dam w ten sposób, to moim zdaniem nie będzie to sensu najmniejszego. Bo widziałem, jak się układają te skiby po oraniu i on tutaj by górą nawet nic nie dotknął. Natomiast jeżeli bym go dał nawet w górę, ale w ten sposób, wyżej, nie? I tak o, albo chociaż prosto, to dociśnie. Natomiast jakbym dał go troszeczkę niżej, no to już całkiem. Być może to się będzie gorzej orało, nie mówię, w sensie ciężej, nie gorzej. Ale myślę, że z pewnością to by było, efekt byłby lepszy. Kurczę blade, no i nie wiem, teraz się zacząłem zastanawiać, jak ja kupiłem jakieś plastikowe te z plasteliny. Nie zapytałem faceta w ogóle o to, z czego to jest. Masakra jakaś, żeby człowiek takie rzeczy musiał się takimi rzeczami przejmować. To jest normalnie nienormalne. Dobra.
jadę wobec tego jeszcze raz do Jagromy. Aha, jeszcze te lejki ten wezmę, tylko tu na razie, żeby nie latać, nie biegać po klucze. To tu schowam. A te śruby muszę mu oddać, bo nie, niepotrzebne takie krótkie. No i co? I znowu, i słuchajcie, wychodzi na to, że jednak cały czas ten agrobis się kłania. Zobaczymy, bo tam jest, tam napisali wyraźnie, że produkt polski albo produkt jakiś tam zamiennik czy coś innego. No i w tej sytuacji, jak to jest zamiennik, no to wiadomo, że to jest szrot. I można to na chwilę sobie, jak ktoś tam nie ma potrzeb, powiedzmy, jakichś tam specjalnych, zrobić i wywalić. Druga sprawa, powinienem jeszcze pojechać na złom, bo któryś z Was mi podpowiada takie coś do cięcia pniaków. Świetny pomysł moim zdaniem, żeby mniej więcej to uciąć tutaj albo tutaj, już nie pamiętam w tej chwili. Wziąć ten lemierz tutaj, przyspawać go w pionie albo tu przykręcić na wylot obojętnie, żeby się trzymał porządnie. I słuchajcie, takie dwie bez tych dołów tutaj, bez niczego, bez tej wieży, tylko tu obcięte, czy tu obcięte, obojętnie, żeby to obciąć, tu przyspawać tym ostrym do przodu na obu i kita przez pole. Słuchajcie, to żaden pniak się takiemu czemuś nie oprze. To jest świetny pomysł. I chyba coś takiego trzeba będzie zrobić. Ale to jeszcze zobaczymy. Tylko muszę pojechać na złom właśnie i od tej dwójki kupić te dwie słupice, bo nie będę niszczył pługa po prostu sobie tutaj, bo potem już nie miałbym czym orać, jakbym to obciął. Ale jak będę miał tamte dwie zapasowe i takie rzeczy, tylko że kiedy znowu? Kurczę blade, kiedy, jak ja zaraz wyjeżdżam? Dobra, mniejsza z tym, nie będę się denerwował. Chowam graty i zobaczymy do pługa, znaczy do pługa, do siewnika, chodźcie. No słuchajcie, okazuje się, że te lejki nie będą pasowały, bo się tam one nie powyginają w taki sposób jak trzeba, więc te muszę zlikwidować. No i będę kupował jeszcze jedną próbę, chyba podejmę i będę kupował te spiralne takie metalowe, co są, co Jarek Ogarek ma w siewniku konnym. Nie wiem czy wiecie, ale na pewno wiecie. I będę chciał z takich skorzystać i one wtedy tam będą pasowały. Nie wiem czy te metalowe konne są takie dobre, ale coś trzeba robić. Dobra, tymczasem gdzie to jest? Tymczasem przywiozłem śruby dłuższe i zabieram się za teraz ten ścinacz. No, ścinacze założone. Tutaj trochę, zobaczcie, jest taka lipa, bo ta śruba nie chciała po prostu tam dojść do końca. No to dzisiaj takie produkują, takie jakieś, takie. No i ten, próbowałem ją dobić, ale to nic nie dało. Także pług jest przygotowany, słupice zamienione, jest jak należy, tylko teraz robić. Późno dzisiaj, więc nie bardzo już zacznę, a jeszcze jedna rzecz, bo mówię, no szykuję się na wyjazd i nic na to nie poradzę. Jeszcze spróbuję przygotować koła, żeby przyjechał facet od wulkanizacji i zebrał koła od Dłużycy, bo Dłużyca będzie mi bardzo potrzebna w najbliższym czasie, mogę powiedzieć, bo muszę słupy zabrać z pola i zawieźć tam na pole, więc Dłużyca to jest idealny temat do tego i teraz jadę tam z tymi kołami, zobaczymy jak to wygląda. No i jesteśmy przy Dłużycy, teraz trzeba te kółka odkręcić stąd. Jakim cudem, nie mam pojęcia. Ale patrzcie jak to jest zrobione, bo tu jest ono na odbręczy. A oprócz tego jest jeszcze tutaj. I teraz z czego to odkręcić? Z obręczy czy z tego? O ludzie, z piasty. Nie no, z piasty przecież nie będę się męczył z obręczą, ale to też nie jest wesoło. Za bardzo. Trzeba by coś tutaj podłożyć pod wózek. No jajajajajajaj. One są tu chyba przyspawane, albo przynajmniej powinny być te śruby przyspawane, żeby to było puste. No to nic, kręcimy. No i słuchajcie, nic z tego nie będzie, bo klucz 22 no nie pasuje, czy nie wiem, 23 czy co. Tu mam taki łamanie z byle jaki, ale 24 jest
jest za duży, tu jest za duży luz, czyli wychodziłoby na to, że klucz 23 tu musi być. Nie wiem, to muszą być strasznie stare nakrętki, śruby. Jedyne co zrobię dzisiaj, to popsikam je tutaj tym odrdzewiaczem i tyle, i spróbuję to jutro po prostu zdjąć, bo na dzisiaj to nie mam szans. Tutaj tych nie będę ściągał, bo one też od nowości są. Nie wiem, czy potem nie było tak, że trzeba będzie dopasowywać prawe koło do lewego, jakieś tam, nie wiem, przód z tyłem, po prostu by się była mordęga. Natomiast tu jak zdejmę całe z piastą, to jedno do drugiego musi pasować już, znaczy z piastą, od piasty, no. Także dzisiaj z tego nic niestety nie będzie. Dzisiaj wobec tego na tyle z tej mojej męczarni. Także nie wiem, w sumie nic nie zrobiłem, cały dzień zmarnowany właśnie na takie duperele jazdy tu, tam, siam i owam. Zawsze coś. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć.